Właśnie kupiliśmy motocykl. Mamy nasz hotel. Teraz pokażę, jak się pakuje bagaże. Mamy tutaj takie półeczki z tyłu dorobione. Dwie linki. Wszystko związujemy tymi linkami. Z drugiej strony jest to samo. Tu mamy dodatkowy bagażnik. Druga torba jest zaczepiona. Teraz jeszcze plecak do tyłu z naszymi rzeczami, czapkami. Jesteśmy gotowi do drogi. Wyjeżdżamy z naszej ostatniej lokalizacji, z Muine. Jedziemy do Ho Chi Minh. Mamy 200 km, czyli jakieś 5-6 godzin jazdy, może 7. Zależy, jak długie będą stopy. Na razie jest 25 stopni, ma być 30, a w Ho Chi Minh ma być 35 stopni. No i będziemy się chyba żegnać z naszym motorkiem. Najprawdopodobniej go sprzedamy, ale jeszcze zastanawiamy się, czy nie pojechać na naszym motorku do Kambodży. Także zobaczymy, co z tego wyjdzie. Po drodze zatrzymujemy się w bankomacie VP Bank, tak się nazywa ten bankomat w Wietnamie. Są prowizje za darmo. Nie ma prowizji i wypłacanie jest za darmo, a z reguły płaci się 20 do 50 tysięcy dongów, więc nie jest to dużo, aczkolwiek no, jeśli będziecie miesiąc w Wietnamie, to warto wypłacać z tego bankomatu, zaoszczędzicie jakieś 100 zł pewnie w ciągu całego wyjazdu. Dopiero skapliśmy się po 2 tygodniach, no ale takie życie. Czego najbardziej będzie ci brakować? Kawy. Wietnamskiej kawy. Najlepsze są przydrożne hamaki, na których można sobie poleżeć i wypić kawkę. Coś pięknego. Przez 2 godziny przejechaliśmy 100 km. Zostało nam niecałe 100 do Ho Chi Minh. No i godzinę już siedzimy tutaj na kawie. Wypiliśmy kawę w 5 minut, a 40 minut szukaliśmy hotelu. I znaleźliśmy taki sobie za 21 dolarów amerykańskich. Za 2 noce jedziemy tam. Nie ma parkingu na motor, ale trzeba będzie znaleźć jakiś prywatny obok. Jesteśmy w Ho Chi Minh. Pada nam bateria w GoPro. Jak zwykle podładowałem teraz w McDonaldzie. Byliśmy mega, mega głodni, McDonald's jest mega, mega drogi. Mamy 4,5 km do hotelu i pokazuje nam 20 minut drogi. Ja mam dość Saigonu. Przejechałem się kawałek i wspomnę. Jesteśmy w naszym hotelu. Na 4. piętrze mamy pokój, motorek. Wystawiliśmy motorek na marketplace za 350 dolarów. Zobaczymy, czy uda się sprzedać. 2 osoby już pisały i się umówiły z nami na jutro, na rano i na popołudniu. Spróbujemy sprzedać motorek, jak nie, to pojedziemy nim do Kambodży. Aczkolwiek sami nie wiemy, co zrobić. Idziemy. Padła mi bateria w GoPro, nie wiem, co mówiłem, ale idziemy na miasto. Zostawiłem
Już nie ma motocykla, zostawiłem go na parkingu podziemnym za jakieś 2-3 zł za dobę, nie wiem. Idziemy na market. Alusia pisze z potencjalnym kupcem. Minęło pół godziny, moja bateria z GoPro się nie ładowała za bardzo. Po pół godziny ładowania było 3%, więc kupiłem nową. Obok okazało się, że sklep jest 700 metrów dalej. Za 42 zł kupiłem nową baterię, nieoryginalną oczywiście, ale działa. Jesteśmy w Ho Chi Minh. Idziemy się przejść na targ. Na targ, na zakupki. Idziemy się przejść na zakupy, na targ. Trochę już nie mamy siły. Godzina już powoli wieczorna. Widzimy już targ, idziemy. Jesteśmy na jednym ze słynniejszych marketów. Nazywa się tak. I będziemy coś kupować. Wszystko jest. Torebki z Michaela Korsa, z Prady, koszulki, buty, wszystko nieoryginalne. Do wyboru, do koloru. Alusia już polowanie na torebkę. 750 tysięcy dongów, powiedziała pani na początku, zeszła w ciągu minuty na 300. Czyli można kupić znacznie taniej. Zaraz kupimy, to pokażemy. Saigon jak to Saigon. Konkretny Saigon. Nie kupujemy dzisiaj torebki, na pewno, bo nam się nie chce. Mi się nie chce chodzić po tym targu, na pewno. Sprzedamy motorek i przyjdziemy tutaj do zakupy. Może wyślemy nawet paczkę do Polski. Bo tu jest dosłownie wszystko. Torebka z Prady kosztuje 40 zł. To jest chore. Albo z Michaela Korsa, jak chcecie. Koszulki po 1 dolar. Nie wiadomo w ogóle, o co chodzi. Kiedyś mówili, że cenę przy targowaniu trzeba podawać przez pół, a teraz trzeba podawać 20% tego, co nie mówią. Bo i tak sprzedadzą ci za 25% ceny. Idziemy się przejść. Chciałem zademonstrować mojego ulubionego loda arbuzowego. Kosztuje 1,67 zł. Nauczyłem się go jeść już w Laosie, bo wszystko było drogie, a to było najtańsze. No i tak kontynuuję już od półtorej miesiąca. Orzeźwiający. Idziemy na atrakcję, która znajduje się tam. Czyli wysoki budynek, nie wiem jak on się nazywa. Zaraz zerknę na Google. Problem jest taki, że bilet na taras widokowy kosztuje 200 tysięcy dongów, czyli 34 zł na osobę. Ale są jeszcze jakieś bary, w tym bar Heinekena, który bym bardzo chętnie odwiedził. Mógłbym sobie kupić piwko. Mniej więcej to jest pod tarasem zaraz, więc jeśli nas wpuszczą w klapkach i ubrani tak jak jesteśmy ubrani, jeśli nas tak wpuszczą, to wchodzimy. Spróbujemy wejść, zobaczymy co się stanie. Jak nie wejdziemy dzisiaj, wejdziemy jutro. Takie życie. Wow. Już wypytaliśmy. Jest na 50. którymś piętrze. Nie trzeba mieć biletów, to jest duży plus. I zaraz znajdziemy windę. Znaleźliśmy w końcu windę, jedziemy na 52. piętro. Jedna z wielu. Mamy parę wind. Szybka winda. Nogi bolą. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17. Znajdujemy się na 52. piętrze budynku w Saigonie. Czekamy na piwo. Właśnie przyszło piwko. Piwko kosztuje zaledwie 18 zł. Tajlandia. Zespół.
widok z 52 piętra na Saigon. Coś pięknego. Zeszliśmy już w dół, zapłaciliśmy za piwo z napiwkiem, które jest wliczone oczywiście już, i z podatkiem, bo okazało się, że ceny w menu są bez podatku. Zamiast 109 tysięcy zapłaciliśmy 125, zostawiliśmy 130 tysięcy dongów. To i tak znacznie taniej niż bilety, bo bilety na taras kosztują za dwie osoby 400 tysięcy dongów. Także spoko. Także za 20 zł jakieś posiedzieliśmy sobie przy barze na 52 piętrze przy oknie. Zrobiliśmy sobie jakieś filmy, zdjęcia. Idziemy sprzedać motorek, możliwe, że sprzedamy. O 20.30 jesteśmy umówieni z jakimś gościem, który ma podjechać. Jest godzina za 15, 8, więc mamy 45 minut. Idziemy. Nie ma jak Saigon. Co jesz? Nie wiem, ale dobre to jest. Jak to się nazywa? Nie wiem. Siedzimy sobie w Ho Chi Minh na piwku. Szczury chodzą po ulicy. To jest normalne. Za nami gdzieś też chodzą. On biegnie sobie. Wielkie są te szczury. Ogromne. 23.30. Wypiliśmy sobie piwo z Piotrkiem i Pauliną. Szybko. Wypiliśmy sobie piwko, idziemy na hotel spać, a w zasadzie jeszcze coś zjeść i dokupić kolę do rumu. I co jeszcze? Widzieliśmy sowę. W Ho Chi Minh są sowy. Widzieliśmy na drzewie mega dużą sowę. Dobrze, że nie mamy imprezowej dzielnicy, nie? Mam nadzieję, że u nas nie będzie w pokoju nic słychać. Dobra, idę coś zjeść. Jakąś kanapeczkę za 3-4 zł. Idę po piwo albo kolę. Zaraz mnie coś rozjedzie. Do jutra.